Jerzyk utknął na Mickiewicza. Jest coś jeszcze w garażu, czy nie ma? Są. Co? Dobra, bez dźwięku. Zachód 998, pożarów 82. PSPR1, nie? Co? Nie wiem, czy karetki nie zadysponować. Ja na tym śmigło od razu mało. Ty taki najbardziej medyczny jesteś? Zachód 998, pożarów 82, na miejscu rozpoznanie. Zrozumiałe. Widzę jeża, jeż jest pod furtką. Zaklinowany. Chcę podnieść furtkę i będzie jeść. A jak to furtkę podnieść? Nie, no dobra, spokojnie, to wytniemy tą furtkę zaraz. No jasne, patrz. Cały płot wytniemy, tego spokoju. Kurde, no weźcie, zobaczcie. Thank you.
Zachód 998 Ożarów 82. Zgłaszam. Sytuacja następująca. Jeż jest pod furtką. Brak możliwości otworzenia furtki. Będziemy Lukasem teraz podnosić tą furtkę minimalnie, żeby go uratować. Nie na szpadel, on go weźmie w ręce normalnie, no bez przesady. Nie, no pójdzie. Poczekajcie. Nie, muszę deską. Nie z powrotem. Ja muszę deską zastawić. A było sprzedzie chyba, nie? Tak, teraz tu nie ma. Od razu. To nie masz takiego narzędzia? Lusio, co ty jest? Nie mam. Weź mi to Maciuś tam po swojemu, zaopiekuj się nim. Karolio. Kawo jest? Dobra, bierz ten. Weź telefon i tą stację. Pokażę, gdzie masz. Chodź. Juch, no one tu jedzą mięso. Dzień dnia. O, tu go połóż. Dzięki wam wielkie. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie no, muszę jakoś zastawić tą dziurę, żeby one no, tu nie wchodziły. Ale one się mieściły bez... One się mieściły zawsze. No ten może po prostu za dużo zjadł. Nie, on chyba za dużo wczoraj... Tego mięsa. Tak. Dobra, dziękuję, do widzenia. Za dużo wczoraj zjadł. Tak. Marcin, masz moją latarkę? Dałem Jackowi. Mam, a tutaj nie ten. Chyba to. Moja. Dobra, to. Na razie. Jaramy, to jaramy!